witam już bardzo w kolejnym odcinku Walk Online z Dragon Ball Sparking Zero. O, proszę bardzo, trafiła krycka na Matyska. Witamy w Berandze. Dzisiaj dalej pogram sobie w pojedyncze rangi. Mamy tutaj rangę cel 1, już tak wyrażę. Wziąłem sobie Beerusa, mówię, żeby może troszkę dotrzymać kroku tym gołeciarzom, ale myślę, że to przysłowiowego penisa da. O, już się zaczyna, chłop ma jeszcze lagi, jeszcze gra gołę, to ma berangę, co jeszcze ma lagi! Świetny początek po prostu, a jeszcze jestem żonglowany, kurczę. Wstałem sobie rano, mówię, a ponagrywam sobie od razu, czemu by nie, mam taką ochotę sobie pograć z Sparkinga. Całą noc mi się śniło te granie z tego Sparkinga Zero. No ale niestety, już na dzień dobry musi mi tutaj chłop obrzydzić poranek, ale dobra, nie poddajemy się, mamy go od pleców, gramy Beerusem, więc jest, może powiedzieć, w pewnym sensie, no troszkę wyrównana sytuacja, nie jest tak tragicznie, mamy Sparking moda, on jeszcze nie ma, teraz ja jestem Sprite, on jest pragnienie, no niestety, pozdajmuję ten atak, teleporcik mi wszedł! Ajajaj, ale tu spamuje, dobra, puszcza żółwia. Teraz w dobrym momencie unik muszę zrobić. Nie, on jebnie Sparking Moda, mam go z pecu! Nie ma Sparking Moda, gościu! Nie ma żadnego Sparking Moda! Werdykt zniszczenia! Niech to proszę cię wejdzie! Jak ta kurka wejdzie, to Gogecia spakuje walizy! Tam gdzie jego miejsce! Czyli na taczkę i zjeżdża z górki! Tak się likwiduje ścierwo, tak się wynosi śmieci, iście perfekcyjnym, niebiałym stylu. Sam sobie poklaszczę. Wy tam za oknem, klaskać mi! Idziemy dalej, wpiszcie, nie gramy na tego żula. Muszę zmienić tego Beerusa, bo to aż nieprzyzwoite, przecież ja powinienem tego gogeciarza Cybermanem niszczyć. No, jeszcze jakieś 2 tygodnie i będę takim prostem, że takiego gogeciarza to Cybermanami będę grać. Szukajmy. Czyli aż kończę animację, nim znajdzie mi przeciwnika. Byłoby bardzo fajnie. Przecież w sumie mogłem popatrzeć sobie jeszcze z tym gogeciarzem przez chwilę go tam, że się tak wyrażę, pomęczyć, poszmacić troszkę, pokiełbasić, pokazać mu, gdzie przysłowiowe raki zimują, ale... Ale wiecie. Może nie chciałem po prostu nadużywać szczęścia. No dobra, no to jak mamy chwilę spokoju, to może pokażę wam, jak można sobie tu... O, jednak po chwili spokoju. Chciałem wam podzwiedzać trybuny. Tym razem witamy w Time Roomie, w Hyperbolic Time Chamber. Patrzcie, jak mówię cosplayowo. Chyba podglądał moją poprzednią walkę i powiedział: ale on zniszczył tego gogeciarza śmierdzącego, ja też chcę taki być. Wziął sobie Beerusa i patrzcie, chcę być jak ja. No niestety, mnie się niespecjalnie da kopiować. Trzeba mieć wysoki stopień upośledzenia, żeby je skopiować. Więc nie jest to proste. Dobra, lecimy, podbijamy, ale to zrobi Unixa. Może zrobię jakieś szybkie Unixy. Ta, zrobię. No, zgarnę buty na mordę. Dobra, oddałem mu. Aj, znowu ta percepcja, no, właśnie tutaj percepcję robi. I uniknąłem, ładnie. Lecimy, śpimy, fly, don't sleep, kurde! Ale może wciśnij ten teleport chociaż raz dobrze! Ty gdzie moje całe życie jest? No kurde, jestem szmacony jak... Jak Sasha Grey! Ale chłop wie co jest piękne, chłop gra tym Beerusem. Nie lubię walk, jak są dwie takie same postacie, nie? Nikt takich walk nie lubi, nikt normalny takich walk nie lubi, dlatego takie walki powinny być zakazywane po prostu. Nie powinno mi wyszukiwać gościa, który również gra Beerusem, no! W poprzedniej walce ja też maciłem Gogetę, a w tym odcinku ja jestem szmacony! Dobra, werdykt zniszczenia. A, czasem nie zdążyłem. Ajajaj, nie wyszło. No cóż, to było specjalnie tak właściwie. Dałem mu chory w tej pierwszej rundzie, bo nie chciałem, żeby wyszedł mi z gierki, bo mówię, a jest jakiś przeciwnik warty pokonania, no to jedziemy z gościem. No to rewanżyk poproszę. Odrzucono prośbę o rewanż?! Chłop mnie autentiko opluł. Dobra, któż teraz? O, Goku Super Saiyan? Kot Killer? No widać, że jakiś kurczę jedajski gracz z Sparkinga nie gra gogeciarzem. Zaskakujące. No nic, zobaczymy, co tam mi przyniesie ta walka. Cóż teraz uświadczymy.
Po, na plecki! Po, góra. Jeszcze, kiblasy i znowu na plecki! Po, uniki! Aj, nie miałem kota, już się nie chciałem w to bawić, ładujemy się szybko. I lecimy dalej! Oj, to czekaj, ja poleciałem drugi, więc ja powinienem to kurde wygrać. Aś, już tutaj tą percepcją skanuję, chciałem tutaj się teleportować, ale mu niestety to nie wyszło. Piękny tutaj ataksy lecą, aj, go na plecy wrzuciłem. O, lecimy, nie śpimy. Aj, postarzył, ja się podpaliłem, może jakaś percepcja, teleporcik, cokolwiek. Kiblasy zawsze są spoko. Kopanie w powietrzu, nie wyszło kopanie w powietrzu. Aj. Gdzie jest z tymi teleportami? To ja jestem mistrzem teleportów, ale go miałem okazję złapać, kurde! Ale to spaliłem! Ty dałbyś się trochę podładować, bo ja wiesz, nie mam w ogóle kotry, nie mogę cię atakować. Tutaj widzę tą percepcją, srasz na prawo i lewo, gościu. Tu się próbujesz bronić, ciągle jakieś obrony, kontry i tak dalej. No widzę, wymasterowałeś temat. No ale po co? Po co takie nerwy od razu, Tak mi łatwo z tobą na początku szło. No to dlaczego nie możemy tak dalej, kurczę, tutaj gadać, facet, dałbyś się załatwić na odcinku, człowieku! A jeszcze z kamerkiem w dupę! Halo, to nie kanoniczne! Pal wroty! Chciał kanon zepsuć, widzicie? Wszystko kresie, nie miałby szansy z Birusem. Birus na Birusa, no to wiadomo, mogłem sobie przegrać, bo wygrał Birus, nie? Ale coś takiego? Halo, nie powinno tak być, nie? Nie powinno. Że nie wiem, ta gra jest skurwiała. Chciałem dać rewanż, dało mi wyszukuję nowego przeciwnika. Dlaczego? Nie wiesz. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Dobrze mi od razu następnego znalazło. Kogoś tu teraz dostanę. O, wreszcie sobie powalczę na mapie, którą wygrałem. Co jest za mnie? Powiedziałbym, że easy winek. Ale ja dobrze wiem, co ten stary dziadyka potrafi. A zwłaszcza w tej starej hawajskiej grumerskiej koszuli. No to może proste nie być. Dobra, już mu tutaj piękny kombosik na początku zaakcentowałem, od pleców go mam. Patrzcie, jak tutaj kombos leci. Kopanie z góry, ej, kopanie z góry mi nie wyszło. Dobra, kiblasty. Ale tutaj robi postawę żurawia. Postawa żurawia mu niestety. No nie wyszła, kolejny kiblasty. Aj, uniknął tego. No, wyszło mu TV. Aj. Dobra, atakuje. A, Sanzoken, ale kiblasty są niestety lepsze. Po. I cyk! Kopas, kurczę! Prosto w mordasz mu się animacja zablokowała. Idź ty, gościu! Zawiń się w dywan i udawaj naleśnika. Kurde, się znowu proste. Szranga do P5. Nie chcę tego B5, cofnijcie mnie do D4. Patrzcie, automatycznie mi daje wyszukaj nowego przeciwnika. Dawaj tu rewanż, Jodiga nie dostał za mocno. Przecież tak go zjechałem do zera, że chłop pewnie jest tak zdenerwowany, że musiał mi dać rewanż, patrzcie. Przecież rzucił na ten przycisk rewanżu. Co ja tam w tej koszuli? Nie, to monitor ma kurde martwego piksela na mojej koszuli na kamerce. Ja wie co, ja mam jakiegoś pomarańczego Romana. Ale stwierdziłem, gdzieś to? Jak ucieka? Jaka ucieczka, była ucieczka. Aj, uniknął tego, dobra. Dobra, mamy go. Ładny kombosik, ładny. Idzie, męczymy. Kopanie z powietrza. Aj, postawa żurawia mu, dobrą percepcję. No, siadło mu to. Aj. A może mi wejdzie jakaś percepcja? No niestety, mi takie rzeczy niestety bardzo, ale to bardzo, bardzo rzadko wchodzą. Kurde, ten Zansoken, jak on to robi dobrze. Patrz, jeszcze ta próba opania, no nieźle, percepcja, czym to mi wejdzie? LOL, weszło! Chciałem, że z tej odległości to nie ma najmniejszych szans, ale jednak weszło. No, te walki 1v1, jak się wyszło takie postacie jak Muten Roshi i tak dalej, to jest, powiem wam, przy takich wirusach, no, gogetach, to jest totalnie bez sensu, zobaczcie. On ma dwa paski zdrowia, ja mu go jednym specjalnym atakiem zabieram 1,5. Z pięści to mu wybijam po prostu wszystkie zęby. Że dziadzia sztucznej szczęki nowej musi szukać. Bez sensu to nie. Dobra, to był test na odcinku, do następnego. Cześć!